19 lutego, Marcin Prochacki, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash. A w dzisiejszym programie: ulatniający się gaz, karnawałowe szaleństwo. Tak, potrafią się bawić. Rodzice dobre wartości przekazują, także potrafią się bawić. Podziemny seans. Jest to animacja, więc na pewno forma jest bardzo ciekawa i interesująca. A na zakończenie zbadamy ptasie sprawy. Dzieci mogą o tym wszystkim usłyszeć, zobaczyć, dotknąć te budki. No i przede wszystkim fajna lekcja historii, fajny spacer, piękna pogoda. Ulatniający się gaz był przyczyną interwencji służb ratunkowych w jednym z budynków przy ulicy Skłodowskiej. Mężczyzna mieszkający w budynku stracił przytomność i został odwieziony do szpitala. Współlokatorzy, zaniepokojeni stanem domownika, bezzwłocznie zawiadomili służby ratunkowe. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Po przyjeździe straży pożarnej ewakuowano 10 rodzin mieszkających w budynku. Po sprawdzeniu całej instalacji gazowej lokatorzy wrócili do swoich mieszkań. Widowiskowe karnawały odbywają się na całym świecie. Te najbardziej znane organizowane są w Rio de Janeiro, Wenecji czy Nowym Orleanie. My jednak postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda zabawa karnawałowa w przedszkolach. Oczywiście w naszym regionie. Kolorowe stroje, bajeczna atmosfera i buzie pełne uśmiechu – to podstawowe składniki do przepisu na udaną zabawę karnawałową. Na szczęście tych elementów nie zabrakło podczas balu przebierańców, który zorganizowany był w przedszkolu publicznym w Chełmsku Śląskim. My sprawdziliśmy, czy dzieci w dobie internetu potrafią się jeszcze dobrze bawić, tak jak to miało miejsce kilka lat temu. Tak, potrafią się bawić. Rodzice dobre wartości przekazują, także potrafią się bawić. Widać to zresztą. Mają poczucie rytmu, znają niektóre piosenki, także bawią się świetnie. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, rytmicznie. Super! Uśmiechnięte buzie, pamiętajcie. W tym dniu do tańca przygrywał Wodzirej, który przygotował wiele ciekawych zabaw muzyczno-tanecznych. Z głośników rozbrzmiewały nowe hity muzyczne, ale prowadzący nie zapomniał również o rock'n'rollu. Wybieram karteczkę zieloną i tu jest napisane rock'n'roll! Nie słyszę, dzieci! No właśnie, lubicie szaleć? Ale lepiej się szaleje przy rock'n'roll! I podskakujemy do góry! Takim zabawom towarzyszą oczywiście stroje przygotowane specjalnie na tę okazję, bo przecież w życiu każdego przedszkolaka jednym z najważniejszych wydarzeń jest właśnie bal przebierańców. Dzieci przebierają się za różne postacie bajkowe i nie tylko. Tak jak widać, biedronki, kowboje, nawet kierowca Formuły 1, także jest fajnie, wesoło, widać uśmiechy dzieci. Również dzieci z przedszkola publicznego nr 2 w Kamiennej Górze dały się porwać do wspólnej zabawy. Podczas ich balu karnawałowego również pojawiły się kolorowe stroje, uśmiechnięte buzie i zdrowe jedzenie. Ponieważ placówka prowadzi cykl zajęć edukacyjnych związanych ze zdrowym odżywianiem i poznawaniem zdrowego stylu życia. Dzisiejszy bal karnawałowy odbywa się pod hasłem "Gdy przedszkolak zdrowo je, to wesoło bawi się", ponieważ przez cały tydzień w naszym przedszkolu odbywały się zajęcia edukacyjne, integracyjne dotyczące zdrowego odżywiania się. Odbywa się to pod hasłem "Kolorowy tydzień" i nawiązuje do kolorów owoców i warzyw, które są zdrowym pożywieniem. Podobnie jak w Chełmsku Śląskim, tak i tutaj wśród przebranych dzieci dominowały księżniczki, królewicze, strażacy, policjanci. To, co fantazja dzieciom i rodzicom podpowie. Dyrektorki obydwu placówek jednogłośnie podkreślały, że bale karnawałowe odgrywają istotną rolę w procesie edukacyjnym przedszkolaków, gdyż są świetną formą integracji. Oczywiście uczą się wspólnej zabawy, integracji, wspólnie się bawią, pomagają sobie wzajemnie, także jest to fajna, świetna zabawa. Czy można z podziemnej groty, w której temperatury oscylują w granicy zera, stworzyć salę kinową? Członkowie Stowarzyszenia Charygma udowodnili, że można. Za nimi pierwsza projekcja filmu w ramach akcji "Kino na każdym rogu".
Pomimo zimna i wilgoci panującej w jednej z jaskiń podziemi Arado, frekwencja dopisała. Nie spodziewaliśmy się aż tak dużej ilości osób, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Wyświetlany film to animacja dokumentalna produkcji polsko-rumuńskiej, opowiadająca losy Rumuna, który w Polsce zostaje niesłusznie oskarżony o kradzież. Na znak protestu zaczyna głodówkę, w wyniku czego umiera. Jak mówi organizatorka Ewa Galica, miejsce projekcji zostało wybrane nieprzypadkowo. Droga na drugą stronę, jest to animacja dokumentalna, która na pewno klimatem będzie pasowała tutaj do miejsca, w jakim projekcja się odbywa. Jest to film dokumentalny, aczkolwiek jest to animacja, więc na pewno forma jest bardzo ciekawa i interesująca. Warto pamiętać, że w tym miejscu w czasach wojny śmierć poniosło tysiące pracowników. Organizatorzy nie zapomnieli o tym fakcie i rozpoczęli seans od minuty ciszy. Wstęp na projekcję był zupełnie bezpłatny. Pomimo chłodu gorące serca przybyłych gości zapełniły puszki wolontariuszy. Przypomnijmy, że pieniądze zbierane w czasie akcji przekazane zostaną na leczenie sióstr Blanki, Leny i Aleksandry Ciszek. Ostatnia projekcja będzie wyświetlana w niedzielę 23 lutego w klubokawiarni Lotos. We wtorek, 18 lutego, Centrum Kultury w Kamiennej Górze zorganizowało dla dzieci z naszego regionu praktyczną lekcję przyrody. Ptasie sprawy. Pod takim hasłem grupa dzieci wraz z opiekunami wyruszyła nad Kamiennogórski Zalew, by tam dowiedzieć się kilku ciekawostek z życia ptaków. W czasie ferii zimowych od lat i wakacji również tych lipcowo-sierpniowych prowadzimy takie lekcje edukacyjne związane z przyrodą, ziemi kamiennogórskiej. Bywamy w czasie wakacji w różnych miejscach i również od czasu do czasu, jak jest zima, spotykamy się również. Podczas tegorocznych ferii około 50 dzieci obserwowało ptaki żyjące nad Kamiennogórskim Zalewem. W trakcie wycieczki zebrani mogli usłyszeć kilka ciekawych faktów na temat tych zwierząt. Kaczki są ptakami, są dziuplakami, gnieżdżą się w dziuplach. Dlatego one, żeby miały bezpieczne miejsce do gniazdowania, wieszamy im takie budki. Bo zobaczcie, tutaj takich dużych dziupli w okolicy, w naturalnych drzewach nie ma. Tak żeby te kaczki nie musiały szukać tutaj po mieście miejsca, żeby nie musiały ryzykować za bardzo takich niebezpiecznych miejsc. Przewodnikiem po świecie ptaków był pan Piotr, znany w naszym regionie ornitolog. Bardzo się cieszę, że współpraca nasza Centrum Kultury z Nadleśnictwem pięknie się rozwija, bo są przedstawiciele Nadleśnictwa. Jest również znakomity powiatowy nasz ornitolog, pan Piotr, który no, jak nikt inny opowiada o ptakach fantastycznie. Urząd Miasta wraz z Nadleśnictwem przygotował dla ptaków budki lęgowe, które na oczach dzieci były mocowane na drzewach. Ciekawe było to zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Myślę, że nawet dorośli, którzy towarzyszą nam tutaj, nigdy nie widzieli i nie słyszeli takich opowieści. Inne budki dla niedoporzy, inne budki dla sikorek, inne budki dla kaczek okazuje się w innych miejscach. Dzieci mogą o tym wszystkim usłyszeć, zobaczyć, dotknąć te budki. No i przede wszystkim fajna lekcja historii, fajny spacer, piękna pogoda. Już teraz dyrektor Kamiennogórskiego Centrum Kultury Marek Dańczak zaprasza wszystkich zainteresowanych życiem zwierząt na wycieczkę do Lasów Krzeszowskich, która odbędzie się w środę 26 lutego o godzinie 10. Wystarczy do nas przyjść, zgłosić swoje imię i nazwisko. Najczęściej robią to rodzice, bo najczęściej jadą z nami dzieci małe, jedziemy autobusem. Taki bilecik kosztuje 5 zł, bo będziemy mieli również ognisko z kiełbaskami, będzie pięknie. I to wszystko w przyszłą środę. Również dotlenimy się, no i wysłuchamy kolejnych pięknych opowieści o kamiennogórskiej przyrodzie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.